pamiętajcie, z pierwszego dnia na Korong my weszliśmy na dach naszego hotelu, zobaczyć jaki mamy widok. Zaraz wam go pokażemy. Dzień dobry, Mari. Dzień dobry. Ciężka to była noc. Gorąco było. Było 35 stopni w pokoju. Włączyłam klimatyzację, rano patrzymy, że na 30 było stojąc. Ja też się spociłem. Ale no upo, po prostu źle spałam. Czuję się jakbym w ogóle nie spała. A teraz pokażemy wam jaki mamy widok. Patrzcie na te widoczki. My właśnie przypłynęliśmy gdzieś z której strony. Aha, tam jest wpłynięcie. Tam jest takie przejście i my wpływaliśmy z tamtej strony. No, pięknie to wygląda. Wczoraj to magiczny zachód słońca był. Tak. To tak uchwyciliśmy tylko przez okno chwilę. A tutaj już posiedzieć, kurczę. Gdybym to wiedziała. Fajnie, ale niestety musimy się wyprowadzać. Mamy tylko jedną nockę. Idziemy tam na dół, gdzie widzicie tą ulicę. I tam znaleźliśmy już inne. Idziemy zaraz zobaczyć, jak wygląda pokój. A chodź, jeszcze pokażemy ten na dole, bo my tak, na dobrą sprawę wyszliśmy na tą górę, a jeszcze na dole mamy taką fajne miejsce. Pokażemy wam, bo jest blisko portu, też nie jest jakaś za wysoka cena, choć te hotele tutaj z tymi cenami, no to naprawdę moim zdaniem przesadzają za jakość. No ale to był taki hotel z okej warunkami i w dobrej cenie. I zobaczcie, tutaj też mają taki tarasik do posiedzenia z podobnym widokiem, tylko o piętro niżej. Pięknie to wygląda. Tutaj jakąś kawiarnię nawet mieli, mi się wydaje. Może tutaj śniadanie serwują. A, może tutaj śniadanie serwują, właśnie. Tutaj można się napić kawki, jakby ktoś chciał. Tutaj byliśmy wczoraj na kolacji i mają też śniadania. Jest nawet napisana, jest godzina 10, oni zamknięte mają. A, o 11 dopiero otwierają, no to zaraz. Dosłownie 2 minuty od naszego hotelu jest nasz nowy hotel, który znaleźliśmy. Jeszcze go nie bukowaliśmy. Idziemy najpierw go sprawdzić, bo tutaj lepiej sprawdzać wcześniej hotele. Pan puka do pokoju, czy ktoś śpi? Może. Idziemy zobaczyć teraz nasz pokój. Ale różowa landryna. Czy to biały? A to zasłony, tylko czerwone. Ładny pokój, duży. I biurko. I jest gdzieś coś zjeść tutaj. Zobacz, mamy stół. Telewizora nie używamy. No, ładny pokój, spory. Zaraz zobaczymy internet, bo to jest najważniejsze dla nas. Łazienka. Łazienka taka standardowa. Okay. Tutaj jest prysznic. No, pan powiedział, że Wi-Fi jest słaby, ale sprawdzimy z telefonu. No i mamy to. Zabukowaliśmy na razie na jedną noc, a później może przedłużymy na 3. Jak będzie dobrze, będzie dobry internet i nie będzie też głośno. Ciężko znaleźć coś, co nie jest głośne. Czuję się trochę jak była Kinia. Tak. Dużo tych tuk-tuków tutaj jeździ. My już spakowani, oczywiście nie w dwa plecaki. Tu jest mój jeszcze jeden i zobaczcie. Po tym tripie doszedł nam jeszcze czarny worek. A ja zgubiłam znowu kolejne rzeczy. Znowu mi zwiało coś na statku, także... Mali niby rzeczy mniej, a coraz więcej. Mali robi wszystko po to, żeby pokupować sobie nowe rzeczy. Jadzia prawie się przewróciła. Jesteśmy w tym hotelu. Seahorse. No i widzieliśmy jeszcze inny pokój za tą samą cenę. 1350 pesosów. To nie są małe pieniądze, jak na takie standardy filipińskie, no ale ciężko coś taniej znaleźć. No tak średnia cena, tak za jakiś normalny standard, 1500, 1600, a nawet do 2000, no to nie dla mnie sprawa tutaj. A my potrzebujemy zawsze jakieś biurko i żeby internet był dobry do pracy. No ale się udało teraz. Udało, jest. Mam nadzieję, że zobaczymy jak się internet i że uda się przedłużyć. Aha, za oknem. Minus. Tam jest bar. No i grają muzykę na żywo codziennie, więc tu może być problem. Ale zobaczymy. Dlatego wzięliśmy tylko na jedną nockę, a nie na 4, bo potrzebujemy 4 w sumie razem. To jest dziwne rozwiązanie. Pierwszy raz widzimy coś takiego na Filipinach, że macie kibelek osobno, taka przestrzeń i obok jest prysznic, ale tutaj jest bardzo mało miejsca, więc tutaj najpierw trzeba wejść, się przecisnąć tutaj, cyk, wejść z tyłu drzwi, zamknąć drzwi i dopiero można wziąć prysznic. Mari mówi, że gruba osoba by się tutaj nie zmieściła. A tutaj jest też ciekawe, bo jest umywalka na zewnątrz. Co ty mi tutaj? Gdzie? Jeszcze jest? A, no to w ogóle. Wszystko osobno. Ale za to mamy śniadanie w cenie. I trzy łóżka. I trzy łóżka, tak. Dla trzech osób. Jakbyście byli w okolicy, to za lekką dopłatą. Idziemy na śniadanie do tej samej restauracji, co jedliśmy wczoraj kolację. Mają jakieś menu tutaj na śniadanie, więc coś wybierzemy sobie zaraz. Cześć koleżko! Gambuś! Gambuś na śniadanie nas przywitał.
Takie przyjazne. Pierwszy raz widzimy tu jamnika w ogóle. Nie z właścicieli. Tańce, no pięknie, Dumbo, pięknie. Dumbo mnie polubił. No. O, jaki słodziak on jest. Jajku. Co tam kupił? Zamówiliśmy też kokosa, pan go nam wlał w szklanki i dodał lodu, żeby był zimny. Przeciął go nam na pół, żebyśmy mogli sobie jeszcze miąższ wybrać. Sobie zaczynamy od deseru zamiast od śniadania. Jest już nasze śniadanie, Malika poszła to samo co wczoraj, czyli kurczak adobo z mleczkiem kokosowym. A ja mam filipińskie śniadanie, zapomniałem jak się nazywa. To jest wołowina, jajko i ryż z czosnkiem. Malika prowadzi teraz zajęcia, a ja idę się przejść po mieście. No i muszę znaleźć pralnię, żeby zrobić pranie. Nie było to zbyt trudne, bo na ulicy obok są już pralki, są dwie opcje. Można sobie samemu prać, albo panie to piorą. No to ja wybrałem, że samemu to sobie wypiorę. Tak jak wam mówiłem, wybrałem opcję, że sam będę prał i muszę wrócić teraz za 28 minut, bo tyle będzie trwało pranie. I zapłaciłem 185 peso, czyli jakieś 14 zł za pranie, proszek i do tego jeszcze będzie suszenie. A teraz idę się przejść trochę po mieście, bo wczoraj po tym 3-dniowym tripie byliśmy tak wywaleni, że zjedliśmy kolację, poszliśmy na 10-minutowy spacer od hotelu, tylko kawałek, wróciliśmy do pokoju i poszliśmy spać, odpocząć. No i dzisiaj wstaliśmy, wcale nie jest lepiej, nadal jesteśmy trochę zmęczeni. Po drodze wpadłem jeszcze do lokalnej piekarni, kupiłem takie bułeczki za 2,50, 6 bułeczek, thank you! Tak się nazywa knajpeczka, którą znalazłem po drodze i zobaczcie, wygląda bardzo lokalnie. Ceny też są bardzo lokalne, więc coś mi się wydaje, że tutaj będę na następny posiłek. Te uliczki i budynki wyglądają tak bardzo lokalnie, więc ja takie rzeczy lubię, bo tam gdzie my mieszkamy to jest no, trochę bardziej turystycznie, a poszedłem kawałek dalej, to już wygląda tak normalnie, że tutaj ludzie normalnie mieszkają. O, zobaczcie na ten budynek. Tutaj widać, że poczta jest, tutaj jest jakaś knajpeczka, zaraz sprawdzę, ale jest znowu piekarnia i widać jakaś popularna, bo sporo osób tutaj stoi w kolejce. W restauracji tak skromnie, tutaj jakieś rybki, tu jest pewnie wieprzowina adobo. Dobra, to ja wezmę jeszcze jakieś bułeczki albo sernik, bo tam widziałem, że jest coś takiego, tylko muszę podpytać, co jest co. Tutaj pani ma jakiś biznes na ulicy, sprzedaje ciuchy i jakaś biżuteria. Hello! Wróciłem do pralni, bo minęło 28 minut, teraz muszę przerzucić swoje ciuchy do suszarki. Pranie już rzuciłem do suszarki, teraz 30 minut mam luzu. Idę zanieść Marice ciasteczka, które kupiłem. Chłopaki już tutaj grillują w naszej restauracji, ale my już znaleźliśmy nową. Co tutaj mamy? Kurczaka. No pięknie. Chicken. I tu jeszcze mają świeże ryby. No dobra, ja już wróciłem na hotel. Idę teraz z Mariką się zobaczyć i zaraz wyskoczę do portu, bo muszę się coś dowiedzieć na temat następnej podróży. Jak opuścić stąd wyspę. Marika skończyła już swoje zajęcia, ale jest tak zmęczona, że poszła na drzemkę. No to ja wysiadłem sam po odbiór ciuchów, które wyprałem. Jadziula się wyspała. Zabieram ją teraz do nowo odkrytej restauracji. Mówię ci, Jadzia. Petar Dziocha. Miks filipińskiej kuchni z europejską. Okay. Jesteś gotowa? Dobra. Zobaczmy. Sprawdźmy to. Po drodze do naszej restauracji zobaczcie, jakie ryby sprzedają tutaj. Wygląda też na lokalną restaurację, więc pewnie taniej niż w tych takich europejskich. Ale coś mi się wydaje, że nie w tą ulicę poszliśmy, Marika. Musimy zejść, thank you. Musimy zejść o jedną niżej. Ja zorganizowałem całą randkę, wszystko już przygotowane, a pani mnie oszukała po prostu. Byliśmy za 15, 6, już zamknięta, miało być do 6. Ale numer, no nic. Coś innego muszę wymyślić. Jutro. Nasza niekończąca się historia z hotelami. Tym, co mieszkamy, ma po prostu tragiczne Wi-Fi i działa jak raz góra, raz dół, więc nie możemy tam zostać. Szukamy następnego. Ten jest za podobną cenę jak ten nasz, ale ten od razu wygląda lepiej. Lepiej wygląda w środku, wejście też wygląda lepiej. Niecałe 1400 pesosów chcą i pani nas teraz prowadzi na górę, pokaże nam pokój. Na mieście wieczorne aktywności. Lokalni sobie zumbę tańczą. A my zabukowaliśmy hotel, ale pokażemy go wam jutro. Przyszliśmy na market blisko portu. Na jakieś przekąski, ale widzę, że wszystko na głębokim oleju robione. Mari się cali na spring rollsy. Nie, na papryczkę w cieście. O, to też spoko. No, tak też widzę. To jest wszystko to samo na każdym stoisku. Hello! Mari wzięła sobie tą papryczkę, jednak nie spring rollsa. Dobra?
Ponoć z serem. Jakie przepyszne. Daj kawałek. Z serkiem topionym. Ale to pyszne. Serek topiony z papryką. Jak ten hoflantu. O, jakie. Bierzemy jeszcze dwa, bo nam tak posmakowało. Thank you. Trafiliśmy na mega promocję i bierzemy za 6,80 dwa kebaby. Kolega już szykuje. Mamy już nasze rożkowe kebabce. Smacznego. Okej. Do szału. Truja. Placek taki średni, a reszta? Mięsa mało czuć, bo sosów sporo. Ale dobra przekąska. No i jesteśmy na kolacji w naszej restauracji, która jest naprzeciwko naszego hotelu, a nawet siedzimy w tym samym miejscu co wczoraj. Dzisiaj idziemy w włoskie smaki. Marika sobie zamówiła tuńczynokową carbonarę, a ja mam filipińskie spaghetti, jestem ciekawy. Ja już spróbowałem swoje, a twoje, Marie? Moje jakby dosypali po prostu chochlę cukru. Moje wygląda dość fajnie. A jak w smaku? No nie jest to carbonara. Też tak myślałem, że nie będzie. To jest jak, nie wiem, kilka dni temu jedliśmy tosty zapiekane z serem i z czosnkiem. No i były na słodko. Wszystko no i tutaj tak, też tutaj jest dodane albo miód, albo coś. Jest taka przyprawa. To spróbuj tej, dopiero zobaczysz, czy to jest, czy twoje jest słodkie. Chowla cukru. Tak? No. Dobre. Ale dobra, lepsze niż moje smaku. Skończyło się tak, że zamieniliśmy się daniami, bo Marice lepiej pasowało tamto, a mi pasuje lepiej Mariki. Ja mam carbonarę teraz. Witajcie z kolejnego dnia na Korong. My to jeszcze trochę zaspani, ale mamy śniadanie w pokoju. Wyszliśmy sobie na taras. Pani nam tutaj właśnie szykuje. I zaraz wam pokażę, jaki mamy widok przy śniadaniu. Widok na całą zatokę z dwóch stron. Tutaj z jednej strony. Pięknie to wygląda. No i tutaj z drugiej. Tak wygląda nasze śniadanie. Mamy do tego wołowinę, jajko, owoce, ryż. No i Marika sobie wzięła coś takiego samego i mówi, żałuję, że naleśników nie wzięła. No. Wykorzystaliśmy nasz czas hotelowy do końca. Jest godzina 12, my się wyprowadzamy teraz do następnego hotelu. Wzięłaś Marii klucz? Tak. Dobra, to idziemy. Po lekkich problemach na recepcji. Dziękuję, dziękuję Marii. Wychodzimy już z naszego hotelu. Tym razem nie musimy za daleko, hello, za daleko dźwigać naszych toreb, bo mamy ten nasz nowy hotel dosłownie za rogiem. Jak Mikołaj. No i deszcz nam się rozpadał. My już jesteśmy w naszym nowym, hello, good morning, w naszym nowym hotelu. Tak się nazywa. Dzisiaj nie mamy tyle szczęścia, musimy poczekać na nasz pokój, aż go posprzątają. I pani powiedziała, że możemy przyjść za godzinę, to powinien być gotowy. A teraz zabieram Jadzie na spacer po mieście. A ja zabieram Marcina na wypasioną kawę. O, proszę. No to idziemy. Jacyś wybredni się ostatnio zrobiliśmy. Odwiedziliśmy już 4 kawiarnie. I nagle nam coś nie pasuje. A to plastik mają. A to nie, znaczy plastikowe kubki i papierowe kubki. A jak już idziemy do tego miejsca, żeby posiedzieć i dostać tam na miejscu, no to chcielibyśmy się napić filiżanki. Innej znowu to, jak w restauracji klimat, nie taka jak kawiarnia. Taka jak amerykańskie, no siedzenie tak. I taka, no bez klimatu. No wymagający się zrobiliśmy. Idziemy po prostu poszukać restauracji z stopą, żeby Marcin miał wygodnie usiąść i się położyć. A skończy się pewnie tym, że wylądujemy w jakiejś filipińskiej knajpeczce. Nie no, idziemy poszukać tej kawiarni. Ale wiecie, to tak jest jak byłam na plaży, też szukałam, byłam w kilku. No i to, jak znajdziesz tę, to... odpowiednią, to tam wyjdziesz, tam zostaniesz. Więc idziemy takie poszukać. To jest level extreme. Kolega spawa bez okularów. Nie ma żadnego problemu. W końcu wróciliśmy do kawiarni, w której już byliśmy. No i zostajemy tutaj. Zwolniło nam się miejsce na sofach, bo siedzieliśmy wcześniej na tamtych krzesłach. A my fajnie lubimy sobie na takich sofinkach posiedzieć, jak pijemy kawę. Mari dostała kawę z cynamonem. Pierwszy raz od dłuższego czasu. Ja. A wiecie, jak ja uwielbiam cynamon? No właśnie. Dobrze trafiliśmy. Kawa w smaku dobra? Mocna. Taką jak ja lubię. Bardzo mocna. Ja mam swoją z lodem, Marika ma na ciepło. Tylko ja nie pomyślałem, że mi też nasypie cynamonu i pani mi nasypała. Zaraz to ogarniemy, Mari, możesz ściągnąć. Ja bym preferował kakao. Nie, ja z kakao nie mogę lubić. Nie, dla mnie to nie. Ja już jestem w hotelu, tam mamy świetny taras. Zaraz wam pokażę.
tutaj pani już mnie przyprowadziła do hotelu. Ponoć nasze walizki nawet wnieśli, więc też super. I tak wygląda nasz pokój. Duże łóżko. Nie jest jakiś duży pokój, ale internet działa. Przynajmniej działał na początku dość dobrze. Bardzo czysty jest ten hotel. Tutaj jest nasza łazienka. Też ładnie. Umywalka. No i teraz wam na szybkości pokażę jeszcze ten nasz taras. Tutaj nie podają żadnych posiłków, nic. Śniadań też nie ma, ale jest fajny widok. Do pracy miejsce, do relaksu. Naprawdę super. Można sobie powiedzieć, hello. Tak to wygląda. Z takim widokiem. Bardzo duże okna, czyste. Można podziwiać i zachód słońca, i ogólnie całe życie Filipińczyków tutaj. Marcin wrócił do hotelu, ogarnia bagaże, a ja przyszłam do restauracji tej, której już byliśmy wczoraj i przedwczoraj i zamówiłam to samo, co już w sumie dwa razy zamawiałam, bo znam to, wiem, że jest dobre. No i w miarę szybko przyrządzą. W ogóle to jest dzisiaj teraz o tej godzinie pusto. Pewnie przyjdziemy jeszcze wieczorem, choć ja dzisiaj mało mam przerwy i sporo zajęć, więc zobaczymy, chyba że Marcin tu wyskoczy i przyniesie mi coś do pokoju. No. A Marcin teraz będzie szedł do portu, więc pewnie od niego będą kolejne materiały. Nie jest moje danie. Wygląda jak zwykle apetycznie. Zabieram się za jedzenie. Marika za pół godziny zaczyna zajęcie, ale w pokoju nie mamy żadnego stolika, więc ja tutaj podpytałem, powiedzmy z tej restauracji, z tym ładnym widokiem, czy mogę zabrać jeden stolik, no to powiedzieli, że nie ma problemu, zabieraj. Mari przygotowuje się powoli do zajęć. Ja miałem iść na miasto załatwić pewną sprawę, ale zobaczcie, co się dzieje. Zaraz podejdę bliżej, to będziecie widzieć. Tropikalna burza. Leje i to ostro. Tam tych wysp prawie nie widać. Dwie minuty później już naprawdę nic nie widać. Taka szaruba. Marika prowadzi zajęcia, a ja wyszedłem już na miasto, bo przestało padać, ale w razie czego mam parasolkę. I muszę pewną sprawę załatwić, muszę kilka informacji uzyskać, bo tutaj mi nie powiedzieli, o co chodzi, żeby zaplanować dalszą część naszej podróży. Przy okazji jestem głodny, najłatwiej byłoby wziąć tuk-tuka, ale ja lubię się przejść, zobaczyć, co jest na mieście, posmakować trochę lokalnej kuchni, jak taka będzie. Mam pół godziny, więc myślę, że coś znajdę. Jak wam już mówiłem, koszykówka jest bardzo popularna na Filipinach. No i tutaj w centrum mają dość duże boisko, nawet taki stadion trochę z miejscami dla widzów. Szukam jakichś przekąsek i pani ma tutaj jakąś budkę. Ale co tutaj mamy? A, tutaj mamy to wszystko smażone na głębokim oleju. To nie dla mnie takie parówkowe rzeczy. Tam muszę iść, w tamtą stronę, ale coś tu się dzieje. Dwie karetki stoją. Tutaj jest straż pożarna. Ta czerwona. Coś tu się pewnie odwaliło. Ale nie widać, żeby coś się działo. Może tu szpital jakiś jest. Z tego co wiem, to Filipińczycy są jedynym krajem katolickim w Azji. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. A to przez to, że była tutaj kolonia hiszpańska. Kolega sprzedaje tutaj lody. No i wie gdzie się zatrzymać, wie gdzie stanąć, bo tutaj jest szkoła. Dobry cwaniaczek z niego. To są fajne fast foody. Szybko można dostać jedzenie. Można to spotkać w wielu miejscach na Filipinach. I tak, jest smażony kurczak i do tego zapakowany ryż. Macie kurczaka za 35 pesosów i do tego ryż za 10 i wychodzi jakieś 3,40, 3,50 za taką porcję. Tutaj pan jeszcze coś sprzedaje. Widziałem, ma jakiś plakat wywieszony z jedzeniem. Zobaczcie na to. Kurczaki, ale jeszcze nie gotowe. Kolega tutaj widzę zajada pierożki, więc ja też sobie zamówiłem, bo lubię je. One są z wołowiną. Za 3 pierożki trzeba zapłacić 20 pesosów. Czyli jakieś złoty 50 powiedzmy. Znowu mi się rozpadało na dzielnicy, stąd ten parasol. Przetestujmy te pierożki. One są strasznie delikatne. Marice to nie smakuje, bo myśli, że tam jest mielonka. No pewnie jak. Ale jak dla mnie są rewelacyjne. Dodaje się taki prażony czosnek do tego. Sos sojowy, sok z limonki i do tego jeszcze można tam sobie polać oliwą albo jakimś chili posypać. Jak dla mnie bardzo dobra przekąska. Tutaj jest jakiś sklep motoryzacyjny, a pani sprzedaje jakieś przekąski obok. Widzę, że jest popcorn. Oni też mają takie hot dogi gotowe. Często można zobaczyć. O, i burgery też mają gotowe. Starszy brat odebrał rodzinkę ze szkoły. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 osób się zmieściło na skuter. Bye, bye! Hej! Dobre. Filipiński styl. Przyszedłem do portu, ale
dostałem szczątkowe informacje, które chciałem się dowiedzieć. No i są niezadowalające, ale muszę jeszcze się dopytać, bo wiecie jak to na Filipinach. Raz jest tak, jedni mówią tak, drudzy tak. Muszę znaleźć gdzieś biuro po lewej stronie, mi powiedzieli, ale widzę, że to nie to, bo tutaj jest z Corondo El Nido, więc to nie ta opcja. Dobra, muszę iść dalej. Drogą powiedział mi, że po lewej stronie znajdę. Pani tutaj sprzedaje pyszności z grilla. Widać, że jeszcze nie gotowe. Tutaj ma tego więcej. No dobra, idę. Tak też wyglądają chodniki na Coron. Tutaj szkoły są dookoła, jest kilka, mijałem, ze dwie, trzy. No i dzieciaki po takich chodnikach muszą chodzić. Droga zalana, że się nie da przejść. Kałuża tam była taka wielka. O, tam komuś interes podtopiło. Na takich deskach stoi? Płytach? Tutaj na trasie jakaś chata zniszczona. Zaraz wejdę kawałek dalej. O, tu już wszystko zniszczone. Podłogi, ściany, nic nie ma. Tam widać jakaś kuchnia była dalej. Tutaj nawet nie będę próbował wchodzić. Zszedłem kawałek w bok z ulicy głównej. No i tutaj też mają boisko do koszykówki. Good afternoon. Grają jakąś tam muzykę pewnie dla lokalnej społeczności. No i tutaj są jakieś sklepiki dookoła. Tutaj jest jakieś wejście. Zaraz sprawdzę, co tutaj jest. O, to wygląda na jakiś dom. Chłopaki coś mi tam krzyczą, co to jest, ale ich nie rozumiałem. Zobaczcie, tam są ciuchy wywieszone. O, tam pani jest. No bardzo skromnie tutaj mieszkają. Z głównych ulic tego nie widać, ale tam dalej, no bardzo skromnie. Tak jak wam mówiłem, tutaj jest główna droga, a tutaj jest zejście troszeczkę niżej i tutaj już ludzie mieszkają. No i jest skromnie, bardzo skromnie. Tutaj jest jakiś taki zbity domek przy jakimś domie. No jest i to widać, że to jest bardzo skromnie. I tam są kolejne. Tutaj jest kolejne zejście w dół. Zaraz sprawdzę, co tutaj jest. O, jestem już na dole. No też są tutaj domki, chatki. A, widać, że tutaj może trochę się cofnęło. Dlatego takie bagienko. No i tutaj też zobaczcie, jaka chata. Hello, how are you? Good, good. Zobaczcie na tamten dom. I tam kolejny jeszcze z tyłu widać. One wszystkie wyglądają bardzo skromnie. Tam nawet zobaczcie, nie mają, żeby dokończyć, tylko jest jakaś płachta powieszona, trochę zagięta blacha, żeby nie padało do środka. Porozmawiałem sobie tutaj teraz z panem, który tutaj mieszka. Jest rybakiem, ma piątkę dzieci i codziennie w nocy o drugiej wypływa w morze na łowienie ryb. Wygląda na to, że dzieciaki skończyły szkołę, bo sporo ich teraz tutaj na ulicy. Okazało się, że poszedłem za daleko, muszę teraz się wrócić. A specjalnie jeszcze idę, mówię po lewej stronie. Pani mi powiedziała, że będzie taki... What's up? Że będzie taki zielony napis, że będzie taki szyld zielony, ale go nie znalazłem. Zobaczcie, jacy przyjaźni wszyscy. Co jeden, to lepszy ten tuk-tuk. Tutaj kolejne, pomarańczowo-brązowy taki. Tutaj jest żółty. Tutaj taki osłaniający tylko kierowcę, ale to transportowy. O, tam też transportowy. No nie mogę z nim. Przyszedłem tutaj zapytać do jakiejś innej firmy. Pan mi mówi, że ja mam iść z powrotem w tamtą stronę i że mam... Wiecie, jakiego szyldu szukać? Zielonego. Ja nie wiem, kto tutaj mówi prawdę. Teraz jestem po środku. No ale to też jest jakaś agencja, więc w sensie też sprzedają bilety na statki i powinien wiedzieć, więc wracam tam. Chociaż tuk-tuka pytałem, w sensie oni wiedzą wszystko i kazał mi iść w tą stronę. No muszę jeszcze raz podpytać lepiej. Podpytałem innego pana tuk-tuka, powiedział mi, że mam z powrotem tam iść, gdzie szedłem na początku. Czyli znaczy, że tamten pierwszy tuk-tuk men mnie okłamał. Kurde, jak byk, żebym ja to wiedział, że to chodzi o budynek zielony. Ale tutaj jest coś takiego, ale co oni mają zamknięte? Tutaj jest, kiedy wypływają. Jest, kurde, okej. Okay. Coś takiego potrzebuję. Byłem w tamtej chacie podpytać, co oni tutaj mają zamknięte, jak tu wejść, bo nie widzę żadnego wejścia, to kazał mi zapukać. O, jest ktoś. W końcu znalazłem te biuro i dostałem informacje, które chciałem. No niestety negatywne, bo muszę teraz nam zaplanować wyjazd z Coron w inny sposób. No nic, będę musiał kombinować. Jest godzina 17:30, zrobił się tutaj spory ruch, a nawet bym powiedział, że korek. Sporo ludzi pewnie wraca z pracy, z morza, dzieciaki ze szkoły teraz wracają. I widzę, że one i oni w sumie, dzieciaki, łapią cały czas na jakby na stopa, ale nie wiem, oni pewnie płacą im coś, że wsiadają do tych tuk-tuków. Oni się zatrzymują, mają tam kilka osób. Zatrzymują się i podwożą te dzieciaki do domu. O właśnie, tak jak ta dziewczyna tutaj. Ale patrz, o, ten tuk-tuk jest pełny.
Jeszcze się zmieści, a z boku jest jeszcze miejsce. No ładnie załadowany. Wszedłem do supermarketu, taki większy, więc ceny pewnie będą takie normalne, nie jakieś zawyżone w tych małych sklepikach. I tylko wam przypomnę, że 100 peso to jest 7,50. Zobaczcie, taki Smirnow kosztuje 54 pesosy. Tutaj jakaś podróbka Smirnowa kosztuje 41. Co lepsze, taka butelka ginu 17% kosztuje 125 pesosów. To dobra cena. Zobaczcie, tutaj gin 07 gina kosztuje 168 pesosów. Wyobrażacie sobie, jakie to są ceny? Tutaj na przykład ten rum. To ma 250 ml, kosztuje 56 peso. Tutaj jest większy, 375 ml, kosztuje 69 peso. To jest dobre, jak cukier pakują, zobaczcie, w takie worki. Coś mi się wydaje, że on przyjeżdża w dużych worach i trafia do sklepu takich 20-50 kg i oni to przepakowują na miejscu. Coś mi się wydaje, że w Polsce też tak kiedyś było. Pewnie starsi widzowie wiedzą więcej na ten temat. I to jest też dobre, że wszystkie szampony, żele do mycia ciała, wszystko, co u nas się kupuje w butelkach, takie wiecie, o co chodzi, do mycia, no to tutaj można wszystko kupić na takie małe paczuszki. Oczywiście w butelkach też, ale bardzo popularne jest w takich małych woreczkach. I wszystko tutaj sprzedają. Takie. To pewnie jakieś mydła. Tu są jakieś proszki, żele do prania. Tutaj tak samo. Tutaj małe proszki do prania. Wszystko, wszystko jest zapakowane w takie małe woreczki. Po drodze jest lokalna knajpeczka. Zobaczcie, tutaj jest menu. Ja wszedłem i zamówiłem sobie long sit-up za 130 pesosów. No i zaraz pan mi tutaj przyniesie, siadam przy takim stoliczku i będę jadł. Tam w środku na kuchni pani szykuje już moje danie. Wymachuje mi tutaj fotelką. Jest i moje danie. Wolałem takie z sosem tutaj, bo wcześniej jadłem z sosem takim sojowym. No ale coś tutaj sobie zaraz doprawię. Test mojego dania. Bardzo dobrze doprawiona wołowina, sorry. Ryż sobie polałem jeszcze sosem sojowym dla smaczku. Bardzo, bardzo dobre danie. Marice kupiłem owsiankę w sklepie i chciała ją zjeść z bananem, więc znalazłem w sklepie banany i powiem wam, że to nie było takie w sumie łatwe tutaj, bo obleciałem trochę miasta i nie znalazłem nigdzie, dopiero tutaj. Banany już nie są tak tanie jak w Tajlandii, złotówkę za jednego zapłaciłem, więc o wiele drożej niż w Tajlandii. Marika poszła tam do restauracji coś zjeść, a ja przyszedłem tutaj do biura zabukować wycieczkę na jutro i wybraliśmy sobie Super Ultimate. Jutro wam opowiemy, co to za wycieczka. Będzie trwała jakieś 6-7 godzin, będziemy sobie zwiedzać różne wyspy, wysepki. Sobie jutro wam pokażemy całość. Zobaczcie, ja wybrałem ten tour, Super Ultimate Tour, który kosztuje 1800, a ja dałem, tylko nikomu nie mówcie, 1400. Pani mi zeszła z ceny 400. No i jak będzie dobrze, to popłyniemy sobie jeszcze na inne od nich. Na razie nie rekomenduję, jak coś to zarekomenduję ich wam później, jak już tutaj będziecie, czy się opłaca, czy jest dobrze, czy jest dobre jedzenie, bo to też ważne. Wróciłem do Mariczki, Marika już tutaj wyżera sobie kokosa. Ja to jeszcze jestem najedzony, może sobie później zjem. Mari zamówiła sobie nudle z czym? Z kurczakiem? Ciężko było dzisiaj się dogadać, więc aha. Nudle z kurczakiem, chyba taki z jajkiem. Nie wiedziałam co, bo mówię, ciężko było się dogadać. Aha. Powiedział rajs. Ale wygląda ładnie, pewnie słodkie. No. Czuć cukier? Lepsze niż wczorajsze. Tak Marice pozazdrościłem tego dania, że sobie sam zamówiłem, a Marika zjadła połowę, już jest najedzona, więc spadliśmy na taki pomysł, że ja dojem, a tamto co zamówiliśmy, to weźmiemy sobie na wynos, na później. My już wróciliśmy do hotelu, a zobaczcie, pan tutaj pilnuje i zamyka nasz hotel na takiego kołka, żeby nikt nie wlazł. Tak. Good night, bye bye. A my idziemy na czwarte piętro.